Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym odcinku, kolejne spotkanie. Szanowni Państwo, w poprzednim odcinku spotkaliśmy się pod dworkiem, pałacem Montelupich na ulicy Szlak, późniejszym dworku, siedzibie Radia Kraków. Dzisiaj stoimy przed kamienicą Montelupich. To tu właśnie mieszkali przedstawiciele tego wielkiego rodu. Tu powstała Polska Poczta, pierwszy budynek Polskiej Poczty. A ten budynek wspólnie z sąsiednią kamienicą kiedyś stanowił jedno. To był tak zwany dom włoski. Kamienice te były połączone i miały tu siedzibę różne stowarzyszenia i bractwa Włochów urzędujących, mieszkających wówczas w Krakowie. Król się stąd z czasem wyprowadził, Włosi podupadli, jak to się dzisiaj mówi, nie byli już przy żłobie. Sprzedali, kamienice poszły w różne inne ręce i również ta sąsiednia kamienica, którą nazywano kamienicą pod Jaszczurką, stała się siedzibą klubu, legendarnego klubu pod Jaszczurami. Co się w tym klubie działo? Kto tu bywał, kto tu przychodził, kto tu grał? Opowiemy Wam dzisiaj na spotkaniu z moim kolejnym gościem, na które zapraszam w imieniu Rady Dzielnicy Siódmej. Mój dzisiejszy gość, znakomity muzyk, gitarzysta basowy, Wawele 2+1, Ryszard Styłaber, Wolna Grupa Bukowina, można by tak długo wymieniać, o tych wszystkich formacjach, o tym, co się działo w tym budynku, w tych wnętrzach, opowie Wam dzisiaj Pan Bogusław Mietniowski. Zapraszamy do środka. Dzień dobry. Proszę. Dziękuję bardzo. Podział, powiedz mi, jakie masz fantastyczne na pewno wspomnienia związane z tym klubem, a przede wszystkim powiedz mi, jak to się zaczęło? No, klub pod Jaszczurami to można powiedzieć, że był moim drugim domem, ponieważ w pewnym okresie tam dość dłuższym, generalnie prawie codziennie tu się bywało na tak zwanych spotkaniach z kolegami, bo zawsze tutaj można było spokojnie posiedzieć, porozmawiać. Był otwarty klub od godziny, nie pamiętam, czy od 10, a myśmy się spotkali w granicach 12, 1. I tak było, że generalnie koledzy, muzycy, z którymi grałem, nie grałem, z którymi się kolegowali, zawsze tu przychodzili po trasach, po jakimś graniu i tam rozmawiało się na temat grania, na temat zespołu, gdzie kto grał, z kim grał, jaki ma sprzęt, jaką aparaturę i tak dalej. Więc tutaj naprawdę bardzo dużo spędziłem czasu. Nawet sam nie wiem, jak to się stało i co ja poza tym robiłem po prostu. Generalnie no, grałem, trochę ćwiczyłem. Trochę ćwiczyłem. No niestety teraz patrzę tak z perspektywy, to kurde, wiesz, można było więcej, można było coś lepiej. Ale to tak na marginesie. W klubie pod Jaszczurami zacząłem grać, bo było tak, musimy wrócić do lat, kiedy nie było dyskotek. Coś takiego jak dyskoteka nie istniała i nikt nie wiedział, że coś takiego będzie. Były takie dobre czasy. Były takie dobre czasy. W związku z tym, generalnie we wszystkich klubach studenckich, jak było dużo, grały zespoły. Niby mówiło się, że to grają zespoły studenckie, ale to nie były do końca zespoły studenckie. Mogę powiedzieć, że większość to była w zasadzie osób, które nie były studentami. Tylko interesowały się muzyką, klub potrzebował jakiś zespół, no to tam się grało na stałe w takim klubie, na wieczorkach tanecznych. I ja miałem też możliwość grania i przyjemność w tym klubie właśnie pod Jaszczurami. Jak to organizacyjnie wyglądało? Więc każdy zespół musiał przejść weryfikację studencką. W skład weryfikacji studenckiej wchodzili starsi od nas muzycy doświadczeni. Chyba nawet Marian Pawlik, chyba Dura, zapomniałem jak ma Jurek Dura. Robiło się taki program krótki, 15-20 minut przed tą komisją. Oni robili weryfikację, dostawało się weryfikacje. Weryfikacje były tam bodajże 2 albo 3 rodzaje, lepszych, tam trochę gorszych zespołów, słabych i tak dalej. Ja nie wiem, myśmy dostali weryfikację, ale mogliśmy grać w klubach studenckich. Jak się zespół nazywał? Wtedy ten zespół się nazywał Grupa Artur. Bo to było jeszcze z czasów, kiedy ja chodziłem
do szkoły, do liceum, do 8 LO na Grzegorz Rzecką. I tam oczywiście zespół był szkolny. Mieliśmy próby, graliśmy na wszystkich akademiach i uroczystościach. No i właśnie tam w 8, kiedyś był zorganizowany koncert Jambli, gdzie myśmy byli tak zwanymi przedszkoczkami, że tak nazwę. I wtedy właśnie poznałem Mariana Pawlika, Bęka Radeckiego, no i Andrzeja Załuchę i Jurka Chorwata. No poznałem, ponieważ to są bardzo mili, sympatyczni ludzie, więc poznałem, zaczęliśmy rozmawiać, potem oni mówili o tych jaszczurach, no to że tam czasami przychodzili do jaszczurów, ale na razie przychodziliśmy tylko tak w południe, bo tutaj można było wejść, nie trzeba było mieć legitymacji studenckiej. Generalnie do klubu studenckiego można było wejść tylko z legitymacją studencką. I tutaj, jak my mieliśmy tą weryfikację, to graliśmy po różnych klubach, bo tych klubów było i za ścianek, i pod Przewiązką, no już nie pamiętam w tej chwili. Budą, pod Budą, tak. Tak, wtedy właśnie nie było dyskotek i Sylwester oczywiście to grały zespoły. Wieczorki taneczne, sobota, niedziela, czasami niektóre kluby miały w czwartek, to grały zespoły. I ja poznałem właśnie wtedy Mariana Pawlika. Jeszcze wcześniej z tym zespołem brałem udział w takich turnieju w Krakowskim Domu Kultury na Krowoderskiej, gdzie Marian siedział w jury i dostałem od niego wyróżnienie jako taki instrumentalista. No to wtedy żeśmy się bardziej poznali i ja tak trochę przylepiłem się do Marka Pawlika. A ponieważ on już był bardziej doświadczonym muzykiem, zdecydowanie doświadczonym, bardzo dobrym muzykiem są do tej pory, już wtedy działał zespół Jambla, który mi się bardzo podobał i dla mnie było kapela numer jeden. Zacząłem właśnie tutaj dzięki niemu tutaj przychodzić i kiedyś miałem też taką, jakby to powiedzieć, nie chcę używać złego słowa, taką możliwość zagrania w klubie, to było perspektywy, w klubie na Akademii Ekonomicznej. Grota. I Grota była pod ziemią, to nie tam. Ale eksperyment? Eksperyment. Brawo. Brawo. Grałem. I tam grałem, w tym klubie byłem w zasadzie tak na zastępstwo wzięty, z nieżyjącym już Bogusiem Dmochowskim. Wtedy to był naprawdę bardzo świetny gitarzysta. Do niego na lekcje chodził i Paweł Ścierański i między innymi Rysiek Styła też chodził. I właśnie na tym jednym z wieczorków, w którym graliśmy w tym eksperymencie z Bogusiem Bochowskim, przyszedł Rysiek Styła i tak poznałem wtedy Ryśka Styłę. No myśmy tam zagrali, bo on przyszedł obserwować swojego mistrza, jak on tam gra, te wszystkie Hendrixa, rzeczy, Purple i tak dalej. I tak Ryśka wtedy poznałem. I wtedy następnego, czy za parę dni spotkaliśmy się gdzieś na mieście, no i wtedy tak bliżej zawarliśmy znajomość. No, że on gra i się uczy, i gra i tak dalej, no to że zrobimy zespół. No to okej. I tutaj powstał właśnie zespół, ponieważ żeśmy chodzili do tego klubu, powstał zespół Rynek Główny 7, który generalnie był przeznaczony do grania tutaj na wieczorkach tanecznych. I myśmy taki skład tutaj zmontowali. Nie wszystkich dokładnie pamiętam, ale na pewno był Rysiek z tyła, na pewno był Ryszard Idzi, perkusista. Nie pamiętam kto tam, a Fedorowicz, taki Krzysiek Fedorowicz, o którym ślad zaginął, śpiewał. No i myśmy tutaj grywali czasami w klubie na wieczorkach. Któregoś roku mieliśmy zaszczyt w ogóle, że wyróżnieni byliśmy, że w okresie wakacji, jak kluby studenckie były tak zwane interklub, były wieczorki taneczne codziennie oprócz poniedziałku, tak było pod Jaszczurów. No i myśmy dostali angaż, że my jako Rynek Główny 7 będziemy grali tutaj w klubie, na tej scenie, bo tutaj była wtedy scena. Z Filarkiem. Tak, z Filarkiem, a na górze była taka mała antresola. Ta dysko DJ-a. Tak, dysko, no późniejszego dyskusja. No i tutaj nam się udało, że tak powiem, zamontować na cały okres interklubu i potem w ciągu roku też żeśmy tutaj grali. Powiem, że w klubie pod Jaszczurami grały naprawdę bardzo dobre zespoły, bo też bardzo dużo grał tutaj. Jarek Śmietana, wtedy scena była jeszcze na tamtej sali. Jarek Śmietana grał z zespołem Hol. Tam grał Krzysiek Bodzej na basie, Jarek Śmietana grał na gitarze i śpiewał.
Jacek Sobota grał na klawiszach. Mogę tylko powiedzieć, że... Krzysiu Dworzański chyba na bębnach przez pewien czas. Tak. Chyba Krzysiu Mazurzyński, Krzysiu Dworzański na bębnach. Nie żyją są niestety. No i z takiej ciekawostki to mogę powiedzieć, że w tamtym czasie oczywiście o sprzęt w ogóle oryginalny, nowy, tam amerykański, tak. To było trudna sprawa, no, ale myśmy wszyscy chcieli jakoś tam przyszpanować, więc generalnie albo sami, albo robiliśmy u prywatnych wytwórców w Krakowie cały sprzęt. Kafla. Tak, wrócę też, powiem też o kaflu, ale chcę powiedzieć o tym Jacku Sobota, bo to było bardzo, bardzo ciekawe, że on miał jakieś tam rosyjskie organy Junos i tak dalej, no, a popularne wtedy już były organy Hammonda na całym świecie i te dobre zespoły na topy grały właśnie na tych organach. To on postanowił, jak myśmy na przykład robili szafy głośnikowe i dawaliśmy napis dynakord, to w chwili jest to niedopuszczalne, prawda? Tak. Niby, że mamy oryginalne dynakordy, to on sobie zrobił taką skrzynię, jak Hammond ma, dokładnie z tymi wycięciami wszystkimi i tam stawił ten rosyjski instrument klawiszowy i na nim grał. I miał Hammonda. I miał Hammonda po prostu, i wiesz, i ludziom gały leciały, po prostu jak się ktoś na tym nie zna. Grali świetnie, Jarek śpiewał, grali dużo Santany, pamiętam. I to była naprawdę bardzo, bardzo dobra kawałka. Wspomniałeś o tym graniu dżambli w liceum numer 8. Uh-huh. Ja mam, proszę Państwa, zdjęcie z tego koncertu, bo mój brat chodził tam też do szkoły. Tak, myśmy równolegle chodzili. I zachowało się zdjęcie i na pewno je zaraz Państwu pokażemy, ale Ty masz też wspaniałe zdjęcie, które tutaj będzie zaraz dla naszych widzów wyeksponowane, pokazujące Wasz skład, właśnie ten. Ten rynek główny 7, który z Ryśkiem tutaj, i tak Ryśkiem, dalej, z dwoma Ryśkami, tak. Ale jeszcze tam ktoś na tym zdjęciu stoi tyłem. Tak, słuchajcie, to też jest ciekawa opowieść i autentyczna. Któregoś nagraliśmy tutaj codziennie. No wiadomo, to grało się, już nie pamiętam, czy do pierwszej, czy do drugiej, ale grało się dość późno codziennie. Było to męczące z wielu powodów. Z powodu grania i jeszcze z powodu czegoś innego. Przechodzimy następnego dnia, żeby zagrać znowu tutaj. Nie ma naszego kolegi perkusisty Ryśka Idziego. No mówię, to były czasy, nie było dyskotek, nie było komórek, nie było telefonów w domu w ogóle. Jak ktoś miał telefon w domu, no to naprawdę było rzadkość było po prostu. Ja czekałem na telefon 17 lat na ulicy Strzeleckiej, gdzie mieszkam. Więc po prostu nie było z nim żadnego kontaktu. No, zbliża się moment, w którym mamy rozpocząć grać, no nie ma perkusisty, no bez perkusisty to ciężko tak jest grać z muzykę do tańca, kurde tego. Nagle patrzę, przychodzi tutaj właśnie przed tym oknem, Adzik Sendecki. Ja Adzika poznałem przez kolegę klawiszowca Wojtka Wachunkę. Tak no, oni razem w klasie byli w liceum. Dokładnie, tak. On raz chodzi i Adzika poznałem przez niego, bo Wojtka Wachunka, żeśmy tam robili parę takich małych jam session, gdzie Adzik był obecny. I ja widziałem, że Adzik, który się szkolił, który się uczył w szkole na fortepianie, i to z takimi przypuszczeniami, że konkurs Chopinowski przed nim stoi i tak dalej. Wirtuoz, koncertujący. No, rzeczywiście tego. Ale równocześnie on, no, bardzo uzdolniony facet, grał też na bębna. Jak ja go zobaczyłem, to wyleciałem, bo wyjście było właśnie, tutaj było wyjście też do Jastrzębia, to było tak zwane... Tam mała bramka. Tak, a tam była duża bramka. No i powiedziałem, Adzik, cześć. Co robisz? A mówię, no nic, idę do domu. Słuchaj, no nie mamy perkusisty, bo nie wiadomo, co się dzieje. Zagra z nami, a on powiedział, że zagra. Usiadł za bębnami. Oczywiście przed każdym cetem myśmy ustalali mniej więcej, jaki program gramy, a to były głównie tam Purple, Black Sabbath, czy tam Santany, Henriksa, rzeczy. No tam w sumie, no było parę miejsc aranżowanych, ale Adzik z tego, no świetnie wybrnął, w ogóle zagrał bardzo dobrze. Grał przez jeszcze chyba tam dwa czy trzy wieczorki, aż się kolega Ryszard Ili znalazł. No ale nam trudno było wypuścić, ciężko bardzo wypuścić takiego znakomitego muzyka, który wspaniale gra i jeszcze chce grać właśnie muzykę inną niż klasyczną. No i zaproponowaliśmy, mówię, wiesz co, Adzik, no to wiesz, no mamy tu paukera Ryśka, to może być z nami na fortepianie zagrał. No i czemu nie, no zagra na fortepianie i nie ma problemu. No i gra z nami na fortepianie. Myśmy mieli menadżera Andrzeja Fafika, wspaniały kolega, w ogóle taki trochę ojciec, można powiedzieć, nas wszystkich, bo się tak opiekował. Później w Ameryce. Tak, w Ameryce jest obecnie, nawet mam z nim kontakt. I
wymyślił sobie, no to musimy sobie zrobić. Zespół dobrze grał, miał dobre notowania i tak dalej. No, zrobiliśmy sobie plakat, wygląda 7, zrobiliśmy sobie zdjęcia i tak dalej. Ale Adziek powiedział tak, słuchajcie, jak będziemy robić zdjęcia tu przed bramą, bo zdjęcia były robione przed bramą, wejściem do Teatru 38 i do biur. Rynek Główny 7. Tak, właśnie, tak. To mówi, wiecie co, ja będę stał tyłem. Gdyby, nie daj Boże, taki plakat zobaczyła pani profesor z szkoły muzycznej, no po prostu miałby przewalone. Takie były czasy, nie wolno było, nie pozwalali profesorowi klasyki grać muzyki rozrywkowej. A z kolei w szkole muzycznej nie było klasy muzyki rozrywkowej ani jazzowej, czy generalnie muzycy nie mieli się gdzieś tak specjalnie uczyć i rozwijać w gatunku muzyki rozrywkowej, niekoniecznie klasycznie chcieli rozrywkową czy jazzową, nie było. No ale Adziek się zgodził na to, no i w ten sposób Adziek, że tak powiem, wszedł w klub pod Jastrzyrami. No oczywiście od razu się okazało, że jest bardzo... To był pierwszy skład, którym tutaj grałeś przez długie lata, tak. Długi czas? Tak. Rok, dwa? Ile to trwało mniej więcej? No, z 2-3 lata na pewno. Nawet 3. Tak, 2-3 lata. Czyli poznałeś tu już wszystkich kolegów muzyków, wszystkie gwiazdy krakowskiego, jazzu, rozrywki. Tak, no bo tak, generalnie na początku mogę powiedzieć szczerze, że muzyką jazzową nie za bardzo się interesowało. Nie, wolałem właśnie muzykę rockową, bluesową. A tu w Jastrzyrach było właśnie skupisko muzyków jazzowych. Tak się wzięło, że jak klub jazzowy z Marka przestał istnieć, to muzycy się przenieśli tutaj, to przychodzili najlepsi muzycy w zasadzie jazzowi Krakowa, którzy po prostu potem zasłynęli wielką sławą na arenie międzynarodowej. No więc Adziek Sendecki tutaj, że tak powiem, pierwsze kroki stawał właśnie tym zespołem Rynek Główny 7. No i mieliśmy te plakaty, graliśmy, jeździliśmy i na Śląsk, w ogóle no, graliśmy dużo i koncertów i do tańca. No, kto z tego klubu wyszedł, no to Jarek Śmietana, no przecież, słuchajcie, no to już nie trzeba wiele mówić, tak. Samo nazwisko już... Hol się zamienił z czasem w Extra Ball. Tak, tak. Przyłączając tak. Adzika. Przyłączając Adzika, tak. No z tym, że to było bez Krzyśka Obodzonia, tam też był inny skład. Ale w każdym razie no Jarek, że tak powiem, no tutaj zaczynał też od muzyki rockowej i bluesowej. I nawet, potem grając w jazz przez lat. Tak, tak. A potem nawet pod koniec swojego życia nawet wrócił do śpiewania, bo i tam na płycie jest parę nagrań, gdzie śpiewa i na koncertach śpiewał. No więc Adzik, Jarek Śmietana tutaj stąd wyszli. I tutaj generalnie była tradycja w klubie pod Jastrzyrami, oprócz wakacji, gdzie był interklub i to było, tylko było do tańca, była tradycja, żeby w każdy wtorek był jam session. Nie wiem, czy nie ma, ci chyba wiedzą, co to jest jam session. To jest po prostu spotkanie muzyków w danym klubie i granie ze sobą w zasadzie bez ustalonego jakiegoś programu. Bez prób. Bez prób, tak. No generalnie takie dżemy, no to w przypadku dżemów bluesowych to się grało standardy bluesowe, w przypadku jazzu grało się standardy jazzowe. No i tutaj przychodzili muzycy, dużo muzyków przychodziło. Mało tego, przychodziła też publiczność, płaciła bilety i przychodziła na dżemy, bo po prostu tutaj grali naprawdę... Najlepsi grali. No. Ja jeszcze tylko dodam jedno, przepraszam bardzo. Bo to też jest bardzo ważne i bardzo charakterystyczne dla tego okresu, w którym były te słynne dżemy, na które naprawdę ludzi przychodziło dużo, a muzyków jeszcze więcej. Zasada była taka, ponieważ w Jastrzyrach w tym okresie z alkoholu było tylko winko. Nie było wódki żadnej, tylko winko było. A na dżemy kolega Fafik, czyli Andrzej Mali, który generalnie przez pewien czas organizował te dżemy i jego następca chyba tak samo, jakoś załatwił, czy ktoś to załatwił i tak dalej, że żeby zachęcić tych ludzi, żeby bardziej przychodzili na te muzyków, no to tak, muzycy nie dostawali pieniędzy, no a jak przychodzili do takiego klubu, no to by się coś napili, tam wdeczka jakieś tam drinka, czy jakieś tam wdeczki i tak dalej. No i Fawik zawsze brał torby, szedł na drugą stronę do delikatesów, kupował tam parę butelek wódki, no i obserwował, kto tam zagrał i tak dalej, to mówi, dobra, to ten kwartecik macie połóweczkę i tego. No i myśmy sobie z tą połóweczką schodzili na dół. Pięknie. Na zdrowie. Na zdrowie. Ja jako basista mogę powiedzieć, że w tamtych latach właśnie jak te dżemy były i to się wszystko tak to kształtowało, to miałem przechlapane. Bo w tamtym okresie, ja teraz próbuję wymienić, jacy basiści przychodzili do Jastrzyrów i grali na dżemach i w ogóle jaką potem zrobili karierę i w jakim momencie są w tym życiu. W
tym momencie. Przede wszystkim tak, Krzysiek Ścierański. No to jest ewidentnie numer jeden w Europie i kto wie, czy na świecie, przynajmniej dla mnie po prostu jego sposób grania i ten specyficzne granie takie po prostu z tą elektroniką. Rozpoznawalny, dokładnie. Bez tego. To jest Krzysiek Ścierański. Paweł Mąciwoda, który też tu przychodzi. A 30 lat później. No, ale przychodzi. Ale przychodzi. Dzisiaj też. Skorpions. Dzisiaj Skorpions, tak? I grywał też i powiem ci nawet, że wtedy też przychodzi, bo z Pawłem to mieliśmy parę takich spotkań. On mieszkał w Wielicy. Drzemy generalnie kończyły się około 3-4 nad ranem czasami i później. I on nie miał jak jechać. Jak wrócić do domu do Wieliczki, więc przychodził do mnie, bo ja mieszkałem dosłownie 2 kroki od stacji kolejowej i siedzieliśmy w kuchni, żeby nie budzić mojej żony i jeszcze żeby dogadywali do pierwszego pociągu, który szedł do Wieliczki, no i który szedł, więc Paweł Mociłoda. Antek Dymski, no to przecież wiadomo, no, ekstra ball i grywał w ogóle, grywa z czołówką w ogóle polskich jazzmenów. Z ligą, tak. W Polsce. Krzysiek Bodzoń. Co prawda jego tutaj długo w Polsce nie było, bo był w Stanach, ale za to w Stanach też grał z najlepszymi muzykami bluesowymi i też się wywodzi z tego środowiska, z tego klubu, z tej sceny, z którą grał ze Śmietaną. No i między innymi byłem jeszcze ja, więc można powiedzieć, że tak zwana konkurencja była naprawdę bardzo mocna. No nie no, zapomniałem jeszcze jedno nazwisko powiedzieć o dwóch braciach, czyli Pawlik Marian i Pawlik Andrzej Abaj. No Maniek, no to w ogóle to jest dla mnie to jest takie gór, można powiedzieć, bo dużo. Tak, o Mańku już Państwu opowiadaliśmy, ale miał brata. Miał brata Andrzeja, tak? Miał brata Andrzeja, który był znakomitym basistą, po prostu i jako technik, jako melodyk, jako łatwość zapamiętania w ogóle pewnych fraz i tak dalej, uczenia się jakichś utworów i tak dalej. No, to było zwierzę. Środowisko krakowskie było podzielone. Połowa twierdziła, że Abaj jest jeszcze lepszym basistą niż Marian. Bo rzeczywiście uczył się bardzo szybko, grał fantastycznie, no i tak. Żadnych barier. To też w ogóle rodzina Pawlika, to można było o tym zrobić osobny program, bo to rodzina naprawdę uzdolnionych ludzi. Polecam coś poczytać na temat Mariana Pawlika, czy Bobka Pawlika. Tak, Bogdana hokeisty, olimpijczyka. Ale tak, reprezentanta Polski, zgadza się. Czy Abaja. No i więc tych basistów tutaj było naprawdę. No jeszcze nie wspomniałeś o kontrabasistach, którzy przecież tutaj przychodzili też do Cudzi. No oczywiście, a Andrzej Cudzi, Gonciarczyk, to już ja mówię tylko o gitarzystach. To było kopalnia naprawdę wybitnych basistów. Słuchajcie, były takie dżemy, były takie momenty, że po prostu tyle ludzi chciało grać. Znaczy ja pamiętam, że jak Dębski, bo scena była tutaj, to były miejsca. No nie ma już tego komina. Tak. To były miejsca siedzące i my już z Dębskim na przykład siedzieli krzesło w krzesło z basówkami, z kablami. Gotowi. Gotowi, że jak ten gościu skończy, to mówi, dobra, to teraz ja zagram. Tak, oczywiście. Pamiętam, jak tam stałem pod filarkiem, też czekałem na taki moment, kiedy Maniek się zmęczy. Tak. I bękiem w sekcji. Tak. I właśnie wtedy i te dżemy były naprawdę były wspaniałe dżemy, trwały bardzo długo. Ci muzycy, którzy już grali, a nie chcieli słuchać, chcieli trochę odpocząć i tak dalej, to schodzili na dół, bo tam są dwie sale w wieczorach. Za moich czasów. Zaraz tam pójdziemy, zresztą pokażemy Państwu te sali. Aha, no to są jeszcze, to świetnie, bo tam była tak zwana duża żerafa i mała żerafa. Tak jest. Duża żerafa to była ogólnie dostępna, tam kto nie chciał słuchać muzyki, czy być na górze. To miał inny plan na wieczór, powiedzmy. No, jakiś tam mały romansik tego, co schodził na dół do żrafy i tak dalej. A obok była mała żrafa, no to było tylko dla szczególnych gości. Dla VIP-ów. Tylko dla VIP-ów. Z klimatyzacją, proszę powiedzieć. Tak, miałem okazję tam parę razy też być i tam się też przysiadło. A powiedz jeszcze mi, zanim pójdziemy na dół, pokażemy Państwu żrafy i opowiemy o kolejnych Twoich formacjach. Jak poznałeś Abaja, tutaj to dosyć szybko jego śladem poszedłeś do zespołu, w którym on grywał, czy to jeszcze zajęło parę lat? Nie, to zajęło trochę lat. No generalnie, mimo że wiadomo, Abaj basista, ja basista, no Maniek też, no, ale myśmy się kolegowali, to nie było jakiegoś tam kurde, czego zresztą potem była ta taka historia, że Andrzej Pawlik grał między innymi, powiem, w zespole 2+1, i w pewnym momencie on tam przestał grać, a ja grałem wtedy w wolnej grupie Bukowina. No i generalnie... Gdzie Abaj grał wcześniej, prawda?
chyba. Nie, też, nie? Nie, po mnie. Ty byłeś pierwszy? Tak, ja byłem pierwszy. Ja byłem pierwszy, bo właśnie był taki ciekawy moment, że właśnie tutaj na tej sali Abaj mówi, że wiesz co, Bodzie, bo ja nie będę grał w tym w 2 plus 1. Może tam wiesz, zadzwoń albo coś, porozmawia i tego odejdzie. A w międzyczasie Jasiu Budziaszek dał mi telefon do Jana Szewczyka, menadżera zespołu 2 plus 1 i powiedział mi, zadzwoń do Szewczyka, bo oni potrzebują basisty. No, mówiłem, nie było telefonu, no to chodzimy albo na pocztę, ale tam był duży ruch, żeby można było spokojnie porozmawiać o tak ważnych rzeczach, które się w życiu mojej mogły zdarzyć. Za tym chodziłem do hotelu na szpitalną. Tam był taki automat telefoniczny, tak fajnie wtulony w ścianę, że w ogóle był tak dyskretny, nikt nie mógł słyszeć, nie podsłuchiwał. No i wtedy odbywały się te rozmowy moje z menadżerem zespołu 2 plus 1 Szewczykiem. Skuteczne, no bo skuteczne, wylądowałeś tam. Wylądowałem w tego, no i któregoś dnia znowu żeśmy się... A powiedział ci Abaj, dlaczego nie chce grać? Nie, dostał nie dostał jakąś inną ofertę wtedy? Nie dostał. Nie. Ja myślę, że to... Abaj niestety już nie żyje, to nie dowiemy się prawdy, ale ja myślę, że to chodziło o jakieś personalne, towarzyskie sprawy i tak dalej, i tak dalej. No i potem parę dni, jak się znowu tu spotkali, tak jak mówiłem, było tutaj, było trochę miejsce takich spotkań, mówię, Abaj, no bo wiesz, jak Gordyusz mam zaklepane 2 plus 1, no to wiesz, przestanę grać z Bukowiną, z Wojtkiem Belonem, może będziesz chciał grać, Abaj, mówię, ja czemu nie? No, jak zwykle. No, nie będziemy przytarzali głosu. No i tak się stało, że w zasadzie myśmy się wymienili po prostu dalej będąc kolegami. No wtedy w wolnej grupie Bukowina to już grał Rysiek z tyła, bo to Wojtek, którego też poznałem w telewizji. To jest zapowiedź. Czyli już był już skład z Juszczyszynem, Jarotą. Tak, Jarotą, Rysiek z tyła, Grażyna Kulawik, Wojtek oczywiście i Abaj na basie. Potem tam nawet do tego zespołu dołączyli Benek Radecki i Stefan Sendecki, obojszał, jak też. Mówimy o Adziku Sendeckim. To brat z kolei Adzika. Tak, brat, to Stefan Sendecki. Który też grał w dżamblach przez pewien czas. Tak, nowych dżamblach. Tak. A powiedz jeszcze w takim razie, jak to się stało, że grałeś z Bukowiną? Jak poznałeś Belona? Belona jak poznałem? Studiując, mówiąc szczerze, nie interesowałem się muzyką taką, muzyką łagodności można powiedzieć. Wiedziałem, że jest Wojtek Belon, wiedziałem, że jest zespół Wolna Grupa Bukowina, ale generalnie nie słuchałem ich. No można powiedzieć szczerze, że ich nie słuchałem. Z Wawelami mieliśmy program w telewizji Kraków do zrobienia. Jakiś tam był program, w którym też występowała Wolna Grupa Bukowina. No i myśmy oczywiście z Wawelami, no to już zespół zawodowy, to wszystko zawodowe w ogóle. Ja poszedłem do Waweli, zresztą Wojtek przyszedł tutaj właśnie, bo próby Waweli miały, tutaj był ZMS klub, mieli próbę, coś tam się stało, wydarzyło, i Wojtek przyszedł do Jaszczyro, mówi, cześć Bogu, cześć, co robić? Ja mówię, no właśnie nic się z chwilami, a chcesz grać w Waweli, a chcesz, no to chodź na próbę, ale się gaty co? Ja mówię, no też w zasadzie to jak Boguś, no to chodź, no i tak się... Już był skład. Był skład. No i o czym ja mówiłem? O Belonie. O Belonie, aha. No i właśnie robiliśmy ten program z Wawelami w telewizji. Tam też występowała Wolna Grupa Bukowina. No Wawele to nowy szpan straszny. Proszę sobie wyobrazić, że w tamtych czasach czułem się, nie wiem, bo przykładem tego może być to, że myśmy mieli oczywiście odpowiednie ubranka i tak dalej, marynareczki, spodenki, buciki i tak dalej. I oprócz tego, że techniczni nosili sprzęt, tak. To nosili taką dużą skrzynię, w której były... Z żarówkami. Z ubraniami, no. Z ubraniami, tak. I oni w ogóle, słuchaj, no wchodzi z gitarą, w ogóle w Wawela gra, skąd techniczni ci składają sprzęt, podłączają, przynoszą... To zawsze robiło wrażenie. No ja pierdzę. Ja pamiętam, jak ja zacząłem grać w Wawelach, to też mówiłem kolegom, że wiesz, mamy technicznych. Nobilitacja. No i właśnie na to myśmy grali, myśmy grali zawodowo z playbacku, natomiast Wolna Grupa Bukowina grała na żywo. Nie zapomnę nigdy, jak kolega z Zupa, czyli Andrzej Żurek, grający wtedy w Bukowinie na gitarze basowej. Późniejszy basista grupy Pod Budą, tak. I miał wąski taki półpudło gitarę basową.
Tam ci chłopaki mieli, bo to chyba ja się wtedy jeszcze grał, to gitary akustyczne było słychać. No miał to półpudło elektryczne, no ale to tak ciężko było słychać, nie miał wzmacniacza, to oni do tego półpudła podłączali mikrofon. No brzmienie tego bardzo było po prostu niesamowite, bo się do tego nie nadawało. Nie, ale grali. No i po tym programie, tam kawka, herbatka i oczywiście przymędzanie, Wojtek do mnie, Belon, podszedł i pyta się tak. Ty, powiedz mi, wy tu dostajecie pieniądze za to? Ja mówię, no tak, dostajemy pieniądze. Aha, a jak to dostajecie? Ja mówię, no nie wiem, wiesz, no jest menadżer, bo z głowy, ale zawsze miał menadżer. Oleś, zapewne, nie? Tak, wtedy był, tak, wtedy był Marek Oleś. Za moich czasów też. No i wiesz, i tego ja mówię, no bo właśnie, bo nas tutaj wzięli, kurde, i żeśmy tu za darmo, żeśmy wygrali. Ja mówię, no nie wiem, może to wynika z tego, że nie macie weryfikacji. No, on pyta się, jakie weryfikacje? No mówi, no wiesz, no generalnie każdy muzyk powinien mieć weryfikację. I tak było. Przed tym, że jeżeli grałeś w klubie studenckim, to musiałeś mieć tą weryfikację studencką, że grasz w jakimś zespole i możesz zarabiać tu pieniądze, oczywiście. Natomiast w przypadku jakichś estradowych grań, to trzeba było zdawać egzamin na Skarbowej, była komisja, no i tam pytali cię z teorii muzyki, żebyś coś zagrał i tak dalej, i dostawałeś książeczkę weryfikacyjną. Kategoria pierwsza, tak, druga, tak, i S. Tak, S to... No, ja miałem jedynkę tylko, niestety, na S się nie złapałem. I wtedy właśnie było tak, że pieniądze za koncert dostawało się zgodne z kategorią, którą się miało, tak, a nie z tym, czy na sali jest 2 czy 5 tysięcy... Ani ci się dobrze gra. Tak, nie, to nie miało znaczenia. Ważny był ten dokument po prostu. No i mówię, wiesz, Wojtek, no może to chodzi o to, że wy nie macie kwalifikacji, to ten, a jak się to robi? No to mówimy, że tam musisz gdzieś pozdawać i tak dalej. Aha. No i potem żeśmy się z Wojtkiem spotkali w rynku. On przechodził, no i cześć, co słychać. On był bardzo towarzyski, kontaktowy. Mówi, a wiesz, idę do Jaszczuru tego, mówię, aha, do Jaszczuru, to może ja też tego. No dobra, no to chodź. No to Wojtek lubił piwko, ja też piwko wyszliśmy. I on opowiadał o swoim zespole, o tekstach, o tych koncertach i tak dalej. I było bardzo przyjemnie. Rozstaliśmy się i po pewnym czasie, nie wiem, czy po dwóch, czy po trzech miesiącach, on zadzwonił do mnie, czy chce grać w wolnej grupowinie, bo właśnie wtedy się organizował zespół Pod Budą i Andrzej Żurek przeszedł do Pod Budy, mm-hmm, i u Wojtka nie było basisty. Po prostu. I ja się, i ty skoczyłeś. Tak. A ja się na to jeszcze poszedł do zespołu. A powiedz jeszcze naszym widzom, w którym roku zacząłeś grać w Wawelach? Mniej więcej. Czekaj, można byłoby zobaczyć, w którym roku się płyta ukazała, którą nagrałem, ale to był 70. Czwarty gdzieś. Tak. No tak, Kuba kończył w 74, też mówi, że już no to tak. Odszedł. No to jak Kuba odszedł, to potem była zmiana tego składu i... Przedłeś to z Ryśkiewiczkiem. Tak, czyli to musiał być na rok 74. Dobrze, teraz pójdziemy, proszę Państwa, na dół. Pokażemy Wam też słynne żyrafy, a Bogdan opowie o swoim graniu z 2+1. Była, proszę Państwa, słynna, duża żyrafa, gdzie z kolegą Mietniowskim spędziliśmy sporo czasu przy różnych pięknych meblach, których już tu niestety nie ma. Właśnie, dlaczego duża żyrafa? Bo tutaj jeden stolik był właśnie zrobiony, taka była żyrafa. Tu w tym miejscu, taka oddzielająca stolik, tak, i miało szyję i głowę, tak, żyrafy. Żyrafy, tak. Tutaj te stoliki podobno projektowała Danka Pawlik, żona Mariana. Te szklane takie małe krzesełka i stoliki, a tam dalej była mała żyrafa, w której się wchodziło bokiem. Ale tu już nic z tego klimatu nie zostało. Były malowidła Andrzeja Mleczki, zostały zatynkowane. Idziemy do baru. Teraz stoimy, proszę Państwa, przy oryginalnym, zachowanym na szczęście barze jaszczurowym, przy którym już będziemy wypiliśmy trochę 25. No i tak, wspomniałeś o drzewach, które się tu na górze odbywało. Ci, którzy nie chcieli grać, nie chcieli słuchać, schodzili na dół. Tak, wtedy. Ja tu stałem za bajem, a Ty wtedy na górze grałeś z kim? No było tam. No. Z kim generalnie grałem? Przede wszystkim tak, no, taki stali bywalcy drzewu, no to był Wojtek Robosz, był, no, Rysiek Stewan, muszę o nim powiedzieć, Janusz Muniak, oczywiście to był też obowiązkowy element. Oprócz tego na drzewach jeszcze, no, Jarek Śmietana, ale z takich jeszcze, które są, no, na przykład Jurek Dąbrowski też, kolega mój bardzo. Perkusista niebiesko-czarny.
Tak, ja z nim grałem też, bo tak miałem takie etap grania w zespole Telegram i z nim grałem dość długo. On grał właśnie pod Budą grał, tak, też dość długo. Nagrał chyba nawet dwie płyty z nimi, a potem grał z Niemiecko Czarnymi. Wtedy to była nagra takiej mieli long play. Z Abajem na basie. Tak, z Abajem na basie. Kto tu jeszcze grał? No Skoczek, taki pianista, który... Jurek Jaskowski. Jaskowski, tak. Adzik Sendecki. Ja sobie już przypomniałem. No właśnie... Witold Wnuk przychodził czasami, obecnie dyrektor poważnego festiwalu Summer Jazz Festival. Tak. Wnuk w ogóle był pasjonatem bosanowych. On zawsze lubił bosanówki grać. Są też tam... Z Haliką Jarczyk. Tak. No Halika Jarczyk też tu bywała, ale rzadko można powiedzieć. Kto by jeszcze takich muzyków bywał? No Andrzej Załucha też przychodził dość często. Zajfert przychodził przecież też. No nie mogę sobie przypomnieć więcej, bo to jednak jest odległość czasowa, a ja bardzo żałuję, że ten program w ogóle jest nagrawany teraz i pomysł powstał teraz, a nie 3 lata temu, bo miałbym większe możliwości wykazania się, więcej bym pamiętał. A w tej chwili po prostu trochę mi to wszystko... Ale słuchajcie, bo jeszcze dżemy to były, niektóre dżemy były po prostu rewelacyjne na skalę światową. Ja powiem tylko o jednym dżemie, w którym uczestniczyłem tylko jako słuchacz, bo w ogóle na górze grali po prostu same gwiazdy. W którymś roku, teraz może będę wiedział, który to jest rok. Tak jest. W 1985 roku w hali Wisły odbył się koncert Pata Motylego. To jest koncert, który po prostu najlepiej nagłośniony w hali Wisły z wszystkich koncertów, na których tam byłem. Najlepszy koncert i z taką gwiazdą w tamtym czasie, to było na topie w ogóle w Parmatele, więc brzmiało rewelacyjnie. Ludzi pełno, muzyka wspaniała. No, niezapomniany koncert, zawsze go będę pamiętał. I po tym koncercie Parmatele został zaproszony oczywiście do Jaszczurów na jam session. Nie pamiętam, czy to był wtorek, czyli regularny jam session, czy zrobiono specjalny jam session, tego nie pamiętam, aczkolwiek... Nie, to było specjalnie przygotowane w związku z jego koncertem. Aczkolwiek to wszystko jest do sprawdzenia, bo ja przypadkowo w ogóle, bo w tej chwili się przeprowadzam i pakuję się z wynajmniej mieszkanie, zupełnie nie wiem, znalazłem płytę, nie wiem skąd, z tego jamu, które jest napisane, Pat Mateny w Jaszczurach, 4.4.85 rok. To są nagrania z Patem Martenem, z polskimi muzykami, ale z tego, co jest tutaj napisane, zostało to nagranie zrobione poprzez podłączenie jakiegoś kabla do miksera. Ktoś to zrobił, znaczy ja wiem, kto to zrobił, to jest napisane, kto to zrobił i potem wydał z tego płytę. To naprawdę są bardzo archiwalne. Nie wiem, czy muzycy, którzy brali udział w tym dżemie i grali z Patem Martenem, oni wiedzą, że taka płyta istnieje. Na pewno nie. I czy wiedzą, że ja tą płytę mam. Ja tylko mogę powiedzieć, kto wtedy na tym dżemie grał. Oczywiście Pat Marten grał zawsze ze swoim zespołem, a potem był tak. Janusz Grzywacz grał, Wojciech Grobosz grał, Krzysiek Cierański. Pięknie, słuchajcie, on już wtedy tak grał, że jak ja to dzisiaj słucham, to po prostu buty mi lecą. Oprócz niego grał Jerzy Węgrewski, to perkusista. Następnie grał, tu mamy to Grobosz, był mówiony. O, Janusz Munia, proszę bardzo. Pawlik Marian na kontrabasiku grał z Patem Martynem. Nawet widziałem, byłem bańko niedawno, widziałem, że ma takie zdjęcie. Stoi z basówką, a przed nim Pat Marteny z Jaszczurów. On na pewno nie wie, że to nagranie ja mam tutaj. Potem jeszcze grał z nimi no, Krzysiek Śrecki, też mówiłem. Muniak to mówiłem, Pat Marteny, Janusz Muniak. Więc takie drzemy się odbywały i proszę sobie wyobrazić, że Pan Antoni, który ten koncert trwał ponad 2 godziny w hali Wisły, potem przychodził do Jaszczurów i grał w zasadzie całą noc z wszystkimi, kto tam się tylko... W dresiku. Tak. Na sportowo w ogóle tego nie... Więc takie drzemy były, które przeszły naprawdę do historii. To nie tylko Pan Antoni, było wiele, wiele gwiazd, które po jakimś koncercie w Krakowie czy w okolicy były zapraszani do Jaszczurów i były grane drzemy. I tak jak mówię, po prostu, jeżeli ktoś był zmęczony muzyką na górze, słuchaniem czy graniem i tak dalej, to schodziło się na dół, to się rozmawiało, to się troszeczkę się wódeczki piło i tak dalej, to mówię o tym. Tak, wszędzie były stoliki. Stoliki, tak. Tłum ludzi, zawsze komin, taka dziura na górę. Pamiętajcie jeszcze to, że wtedy się paliło w klubach. Wszyscy kopcili. I wszyscy palili.
Więc było nadymione, jak nie wiem, tu była specjalnie taki komin był zrobiony do góry przeciągnięty, ale to, że on dawno był, żeby po prostu trochę tej odciągało tego. Tak. Więc tutaj, no tutaj były duże, poważne czasami rozmowy. Była też tak zwana mała żyrafa, czyli można się domyślić, to też był taki stolik, który też był wykończony właśnie szyją i głową żyrafy. On był mniej, ta żyrafka była mniejsza od tych, to była tak zwana mała żyrafa. Ale to było tylko dla specjalnych gości, więc jak na przykład Pan Antony przyjechał tutaj i sobie zrobił przerwę, żeby coś zjeść, napić, no to oczywiście szedł do małej żyrafy, tam w otoczeniu najbliższych ludzi zjadał i tak dalej, tam nie było to dostępne dla wszystkich. Natomiast to mogli wszyscy przyjść muzycy i słuchacze. I takie tutaj były czasy, proszę Państwa. To było wspaniałe, to było wspaniałe. Chodzi, opowiedz nam teraz o Twojej wielkiej światowej karierze. Nie była to jakaś tam światowa kariera, bo w zasadzie mogę powiedzieć tak, że to, co oni osiągnęli tak powiem, na rynku zachodnim, to było związane kontraktami, które zakładały, że tylko oni występują i śpiewają, natomiast cały zespół instrumentalny, całe aranżacje i kompozycje były osób mieszkających w Niemczech, czyli producentów niemieckich. Wtedy to było nie był Niemczech, tylko był NRF chyba. RFN. Tak, więc niestety w tej karierze międzynarodowej zespołu 2% nie miałem przyjemności uczestnictwa, bo tak jak mówię, oni to robili sami muzykami. Natomiast jeśli chodzi o wyjazdy i trasy koncertowe, no to mogę powiedzieć, że dzięki 2% zwiedziłem bardzo dużo ciekawych krajów, gdzie wtedy one były bardzo niedostępne. Byliśmy na przykład, pamiętam, na Kubie. 2+1 było na Kubie, jak był festiwal młodzieżowy, taki ogólnoświatowy, i tam coś byli 4-5 dni. I potem jakimś cudem, nie wiem, czy chciałem dostać zaproszenie, czy stąd, menadżer Jan Szewczyk załatwił, nie wiem jak, znaczy była zorganizowana trasa. 2 tygodnie na Kubie, mniej więcej co drugi dzień w innym mieście żeśmy grali. No to było coś pięknego i dla nas też było bardzo pouczającego i ciekawego, bo wtedy Kuba była chyba tak jak w tej chwili. No, pod bardzo komunistycznym rządem. No i co nas zdziwiło na tej Kubie? Opowiem o tym, a potem jeszcze coś tam dodam. Że tam były 3 rodzaje sklepów. Jeden sklep to był dla Kubańczyków, którzy kupowali wszystko na kartki, łącznie z igłą do szycia, bo ja mi się tam pokryły spodnie, jakąś igłę i nitkę, to nie mogę, bo nie miałem kartki, więc były dla Kubańczyków sklepy. Oddzielne sklepy były dla turystów demoludu, czyli z krajów demoludu, to takie jak NRD, Czechosłowacja, Polska, Związek Radziecki. A trzeci sklep to był dla turystów z zachodu, czyli turystów amerykańskich, tam niemieckich i tak dalej. Dolarowych. I tak. I każdy chodził do swojego sklepu. Oczywiście te sklepy amerykańskie były najlepiej zaopatrzone, miały wszystko, a ceny były bardzo, bardzo drogie. Te dla osób z krajów demoludu, z których myśmy korzystali, to generalnie były zawalone tylko pamiątkami, no a sklepy dla mieszkańców Kuby, no to były wiadomo tam mleko i tak dalej, i tak dalej. Więc tam na Kubie spędziłem 2 tygodnie, graliśmy koncert w stolicy Hawana, gdzie był Fidel Castro, dostał oczywiście płytę od Eddie. I myśmy tam jako, też mogę powiedzieć, bo mi się przypomniało w tej chwili, że nagrywali też singla, jako pierwszy polski zespół wykonawca na Kubie nagrał singla z 2 piosenkami, do których zostały dorobione, przerobione teksty na język hiszpański. Tam było La Havana Mon Amour, był jeden, a drugi coś tam już nie pamiętam dokładnie. Nie mam tego singla, z chęcią bym go nabył, jakby gdzieś ktoś zobaczył. Więc my tam żeśmy nagrali tego singla i to była Kuba. No, też ciekawy był wyjazd do Iraku. Wtedy Irak jeszcze był, że tak powiem, po naszej stronie. Saddam Hussein. Tak, między innymi spotkamy w ambasadzie. Wręczył każdemu z nas taki zegar ze swoją podobizną. Mam ten zegar do tej pory. Tam żeśmy spędzili też 2 tygodnie, ale było bardzo mało koncertów, żeśmy nagrali, bo chyba tylko 3 albo 4, resztę też żeśmy tam przeleżeli na basenie hotelowym czy na wodzie. No poza tym w tamtych czasach było tak, że dużo zespołów wyjeżdżało za granicę, głównie do krajów demoludów, bo to było najłatwiej załatwić takie sprawy, czyli chodziło o Czechosłowację, chodziło o NRD, chodziło o Związek Radziecki.
Węgry, no to tylko raz. Rumunia, Bułgaria. Tak, o Bułgarii na przykład też. A nie, w Bułgarii były zawalane, przepraszam. No i było to dobrze zorganizowane trasy, bo menadżera mieli znakomitego i objeździłem z nimi trochę tego świata. Jeśli chodzi o jakieś tam nagrania i muzykę, ja przyszedłem do zespołu 2+1, kiedy był przygotowany program repertuarna na płytę pod tytułem Irlandzki tancerz. Muzyka Janusza Kruka, teksty Ernest Bry. Znakomite, w ogóle uważam, że to są wspaniałe kompozycje, wspaniałe teksty. Bardzo dobra płyta. Bardzo dobra. Ciekawa, taka jednorodna. Tak. Świetnie, to naprawdę, może trochę niedoceniona. Kto tam grał jeszcze wtedy z tobą? Adaś Pilawa grał jeszcze? Nie. Wtedy z tobą grał Mrożek, Alek Mrożek, gitarzysta. Wacek Kolombola, skocki perkusista. Potem przyszedł, no wiadomo, Czarek, wiadomo, Ela, Janusz. Potem doszedł do nas Jurek Suchocki, potem jeszcze doszedł gitarzysta Krzysiu Słodkowicz z Łodzi i generalnie najdłużej, bo ja w sumie 2+1 grałem chyba 9 czy 10 lat, to najdłużej się usłuchał skład Jurek Suchocki, Krzysiu Słodkowicz, Jana Basie, Wacek Kolbo, laskocki perkusista i ich trójka, czyli Czarek, Janusz i Jana. I to tak, w takim składzie, żeśmy generalnie więc jeździli. To jeszcze wrócę do tego Irlandzkiego tancerza, bo to było niesamowite przedsięwzięcie, ponieważ myśmy potem z tym programem jeździli po Polsce, grali koncerty. No to wtedy na tamte czasy musiały jeździć, oprócz tego, że na sprzęt dwie ciężarówki z dekoracją, bo to było zawodowe przygotowanie, była cała dekoracja do tego Irlandzkiego tancerza. Specjalnie był zamawiany wtedy suchy lód gdzieś tam załatwiałem menadżerowie, bo tam były momenty takie, że dym się miał roznosić na scenie. No to słuchajcie, to były lata naprawdę. Świetna produkcja. Bardzo dobra produkcja. Który to był rok? Do którego roku? Nie wiem pan. Do którego roku? Grałbym za Pizelem. No wybuchnął stan wojenny. To jeszcze zgrali. Czyli do 82, powiedzmy, pierwszego, drugiego. Tak, gdzieś chyba, tak. 82. Tak, gdzieś chyba. No i tam jeszcze po drodze parę. Wspominałeś wcześniej, że grałeś dużo ze Styłą, z Rysiem Styłą. Tak. Może powiedzmy jeszcze, jacy koledzy tam się przewinęli przez Spectrum Session, bo też tak. Paru wybitnych muzyków. Pod nazwą Spectrum Session występowali muzycy, którzy byli zaproszeni przez Rysia Styłę. Wiele muzyków znakomitych, łącznie z Amerykanami, którzy grali, był taki skład basista, perkusista ze Stanów w Rysiu. Ale był taki też okres czasu, że graliśmy w składzie Grzesiu Bułkiewicz na pianie, Schneider na perkusji, Grzesiu Schneider, ja na basie i Rysiu na gitarze. Taki kwartet żeśmy wygrali. Bo najdłużej ten skład. Tak, tak, najdłużej ten skład. Tam, potem za ciebie później Bobek chyba przyszedł. Tak, ja wtedy pojechałem do Stanów i byłem tam dwa lata, a po mnie Bobek grał w tym składzie. Więc z Grzesiem z tyłą, z Grzesiem Bułkiewicz, który wtedy był bardzo młody, ale niesamowicie zdolny słuchowy. To jest fenomen. Tak, to tak. Obecnie w Skaldach, proszę Państwa, co nawiązujemy do poprzedniego odcinka. Tak, co jest obecnie w Skaldach gra. Więc to było z Rysiem z tyłą. Myśmy jeszcze byli taką kapelą, że współpracowaliśmy też z Andrzejem Załuchą. Bo Andrzej Załucha to był w tym czasie taka osoba była, że tak, był zapraszany do programu, gdzie grały dużo big bandy, orkiestry i tak dalej, i tak dalej. No to wtedy jechał sam. A jak ktoś załatwił jakiś koncert czy granie tylko recital Andrzeja Załuchy, no to wtedy jeździł kwartet i Andrzej Załuchy. No myśmy z Andrzejem, z Ryszkiem jeździli z Andrzejem gdzieś, nie wiem, tam rok, półtora, po różnych imprezach i tak dalej. Kto jeszcze pamiętasz? Kto na wymnach? Ten sam skład. Aha, czyli wasze Spectrum Session. W każdym razie, Tadzio Leśniak też chyba grał kiedyś, bo kiedyś nie mógł i Tadzio Leśniak też grał. O, Tadzio Leśniak też w ogóle przychodzi na te drzemy. No tak, oczywiście. W ogóle. No i... Jak się to, jak wybuchł ten stan wojenny, no to wtedy sytuacja dla muzyków była fatalna, ponieważ był zakaz organizowania jakichkolwiek zgromadzeń, no w związku z tym nie było żadnych koncertów. To był bardzo ciężki moment dla muzyków.
Co prawda było przyznawane, ja mogę powiedzieć, że wtedy byłem członkiem PSJ-u, znaczy jestem dalej członkiem PSJ-u. Myśmy w PSJ-cie dostawali wtedy od państwa 400 zł, taki dodatku. To powiem sobie, jak w tej chwili gdzieś 800 tysięcy zł na przeżycie, no bo nie graliśmy żadnych koncertów. PSJ dostawał też paczki z odzieżą, tam z jakimiś produktami, tam ktoś przesyłał, no to było to dzielone równo i sprawiedliwie, żeśmy dostawali. No i w tym czasie po prostu troszeczkę, że tak powiem, rynek muzyczny się załamał. Mnie stan wojenny spotkał właśnie, jak grałem z 2+1 na Śląsku. Mało tego, dowiedzieliśmy się o stanie wojennym z tego, znaczy w ogóle byliśmy zaskoczeni, bo przyszliśmy po koncercie do hotelu, mieliśmy swoje metody, żeby dzwonić tam do rodziny, zapytać się, co słychać. Takie metody, żeby oszczędnie dzwonić. Nie ma pyk. No nie będę mówił o szczegółach. I tutaj przyjeżdżamy do hotelu, nic się nigdzie nie może dodzwonić. No to co za jaja? No, rano patrzymy, stan wojenny. O, pierdolnić, na Śląsku jesteśmy, te wszystkie restrykcje i tak dalej. No ale potem siedzimy w hotelu, nigdzie się nie ruszamy. No a potem była propozycja, żeby zagrali w kopalni Wujek. No ale tutaj była odmowa i nerwowo było, siedzieliśmy, pamiętam, już ciemno było, jak żeśmy się rozjeżdżali do domów, no bo ja wracałem do Krakowa, a resztę gitarzysta do Łodzi, a oni do Warszawy, więc tam w tym hotelu żeśmy przesiedzieli tak do czwartej, piątej, no nie zagraliśmy oczywiście tej kopalni. I no i to się w zasadzie urwało. Ja w tym okresie jeszcze, to tu nie było grania, ale jeszcze w pewnym momencie, jak było tak coś słowo z tym z graniami, dostałem propozycję od Zbyszka Wodeckiego. Wtedy on lansował płyty i nagranie, które były robione z panią, bo jak ona się nazywa, Zbigniew Wodecki i Sośnicka. No bo oni mieli taki wspólnych parę numerów, czyli w pierwszej części Zbyszek, w drugiej części pani Sosnicka, a na finale razem. Wtedy był duży skład, bo tam grał Kazio Jąkicz na bębnach, on był kierownikiem muzyczną tego zespołu, no to jest w ogóle postać jazzowa, w ogóle numer jeden. Kazio Jąkicz, Wieszek Wiczkiewicz na gitarze krakowskiej, gitarzysta, Jurek Schocki na klawiszach, tam była też sekcja dentalna, nie bardzo... Duży skład. No i z nimi też się dzieje. W międzyczasie i teatrze, z tą grałem jeszcze Wdrożeni Ludzie, taki był spektakl, kierownikiem muzyczną była pani Halina Jakrzyk. No i potem sytuacja tutaj była taka, że ciężko było przeżyć i tak dalej. Pojechałem do Stanów, gdzie byłem 2 lata. I tak, proszę Państwa, generał Jaruzelski doprowadził do tego, że polska kultura straciła na kilka lat tak wybitną postać, jaką jest, był i jest nadal Bogusław Mietniowski. Dziękuję Ci, Bożo, bardzo za spotkanie. Dzięki bardzo. Do następnego razu. Dziękuję Państwu.